Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale. Właśnie wykonałam dla Was jesienną propozycję makijażu. Ja jej makijażę, ale może drobnymi kroczkami do przodu i jakoś dojdę do swojego celu. Na razie mam dla Was taką propozycję. Jeżeli się Wam podoba, to zapraszam Was na dalszą część filmiku, gdzie pokazuję, jak wykonać go krok po kroku. Już na samym początku nakładam pomadkę Baby Lips. Ja mam taką w kolorze transparentnym, jest przezroczysta. Teraz przechodzę do zatuszowania niedoskonałości na mojej twarzy. Użyję do tego korektora z NYXA CR01. Korektor rozcieram palcami. Następnie pędzelkiem T1 Glam Brush nałożę podkład Double Wear Estée Lauder numerek 2. Pędzelkiem T4 nałożę podkład Finish Matte, jest to numerek Natural. Nałożę go na okolice T. Następnie nakładam puder HD Studio z NYXA. Jest to taki puderek w kamieniu, który się temperuje. Kolorek Soft Beige numerek 02. Będę teraz go nakładać na wewnętrzną stronę twarzy. Możemy teraz przejść do makijażu oczu, więc na początek nakładam białą bazę z NYXA. Z paletki I Heart Passion I Love Makeup użyję najjaśniejszego cienia matowego na początek, aby zmatowić powiekę. Dzięki temu, że nałożymy jasny cień, będzie nam dużo lepiej mieszać pozostałe cienie. Ta paletka nie posiada nazwy cieni, który zawiera, więc będę Was starała się jakoś poinformować, przybliżę Wam, jaki to może być kolor. Na początku użyłam takiego jaśniutkiego, kremowego cienia, matowego, a teraz nałożę ten, który znajduje się poniżej. To jest taka jasna czekoladka. Nakładam załamanie powieki. Teraz pędzelkiem O4 nałożę taki delikatny, fioletowy cień. Również załamanie powieki, ale będę starała się bardziej zrobić to precyzyjnie. Całą ruchomą powiekę nałożę taki ciemniejszy, fioletowy kolor śliwkowy, który delikatnie się mieni na perłowo. Pędzelkiem O12 będę blendować te cienie, które nałożyłam, aby ładnie się połączyły. Na zewnętrzną stronę powieki ruchomej będę nakładała teraz taki ciemny śliwkowy. Teraz odblenduję to pędzelkiem numerek 08. Również na załamanie powieki będę wierzyć tym pędzelkiem. Na dolną powiekę nakładam również cień fioletowy, ten delikatnie perłowy. I nakładam to pędzelkiem O7. On jest taki bardzo precyzyjny, zbity i cieniutki. Tym samym pędzelkiem nałożę taki bardzo przydymiony, ciemny, matowy cień. I nałożę go przy samej linii rzęs. Ja niestety nie potrafię robić, puszczać oczka, nie przymykać jednego oka, więc muszę sobie pomóc trochę paluszkiem. Pędzelkiem O7 będę nakładała delikatny fioletowy cień matowy wewnętrzny kącik oka na dolnej powiece. Teraz użyję paletki I Love Makeup, która nazywa się Makeup Geek i użyję tutaj takiego fioletowego, połyskującego cienia. Nałożę go pędzelkiem O12 na środkową część ruchomej powieki. Zewnętrzne kąciki oczu nałożyłam najciemniejszy cień z paletki Makeup Geek. Jest to taki czarny cień i nałożyłam go pędzelkiem O4. Niestety kamerka mi się na chwilę wyłączyła. Teraz wszystko będę blendować tym dużym pędzelkiem O8. Jeszcze troszkę.
troszeczkę. Na dolnej powiece delikatnie jeszcze poczekam od zewnętrznej strony rdzelkiem. Pod bokiem rwiowym nałożę teraz wędzarkiem o 13 najjaśniejszy cień, który był na samym początku nakładany. Wewnętrzny kącik oka nałożę jeszcze z paletki Iconic 3. Bardzo iskrzący, najjaśniejszy różowy cień. Wędzarkiem Glam Brush T8 będę teraz konturować takim bronzerem Bahama Mama. Użyję różu z NYXa, to jest taka mozaika i to jest Spice Epice, numerek 08. Nałożę go również tym pędzelkiem, którym właśnie nakładałam bronzer. Delikatnie to zblenduję pędzelkiem do pudru. I nakładam rozświetlacz The Balm Cindy Lou. Rzęs maluję kreskę czarną, to jest eyeliner, super liner z L'Oreala. Rzęsy podkręcam zalotką i wytuszuję je tuszem Burberry. Pomaluję pędzelkiem skośnym i użyję do tego cieni do blizny NYXa Brunet. Do ust użyję konturówki Essence różowej. Teraz na usta nałożę szminkę Golden Rose Velvet Matte kolorek 02. Jest to taki ciemny, pudrowy róż. Ułożę włosy. A włosy ułożę na prosto, więc zaraz się Wam pokażę. No i włoski już wyprostowane. Przed chwilą zobaczyłam w podglądzie w filmie, bo byłam ciekawa jak wyszedł. I stwierdzam, że w włosach wyprostowanych na prostownicę, a jak już przed chwilą widzieliście, chyba nie ma zbyt wielkiej różnicy. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. To była moja jesienna propozycja na makijaż. Jeżeli się Wam spodobało, koniecznie dajcie kciuk w górę. Zapraszam Was do siebie na Instagrama, bo właśnie niedawno go założyłam. Oraz do mnie na Facebooka. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa!